Rok 2022 za nami, tak więc nadszedł czas na najważniejszy ranking podsumowujący minione 12 miesięcy. Tym razem wybraliśmy dla Was 20 najlepszych gier ubiegłego roku. Zasady podczas tworzenia rankingu były dość proste. Każdy wchodzący w skład ekipy GamerWeb głosował na swoich 20 kandydatów, przyznając w zależności od miejsca określoną ilość punktów. Następnie punktacja została zsumowana, a gry posortowane według jej wysokości. Owocem tego procesu jest lista najlepszych gier 2022 roku. Czy obyło się bez kontrowersji? Oczywiście, że nie. Startujemy. Listę najlepszych gier tego roku otwiera Prodeus. To świetny boomer shooter, w którym nie brakuje wyskakującej juchy z ekranu, potworów do ubicia i rozgrywki faktycznie podobnej do tych z największych kultowych strzelanek. Sami twórcy opisują Prodeus jako strzelankę w starym stylu, przedstawioną za pomocą nowoczesnych technik renderowania. Jak to wygląda? Znakomicie. Prodeus ma swój styl, a w dodatku jest tu dużo rzeczy, które możemy ustawić pod swoje gusta. Warto zagrać, zwłaszcza że tytuł ten jest w Game Passie i tak, jeszcze parę razy to zdanie usłyszycie w tym materiale. Horizon Forbidden West to druga część przygód Aloy, która ponownie przypadła graczom i recenzentom do gustu. W kontynuacji bohaterka zmierzy się z zagrożeniami związanymi z katastrofą klimatyczną. Jej celem jest system operacyjny, który pozwala manipulować anomaliami pogodowymi. I choć fabuła nie jest najlepszym elementem nowego Horizona, gdyż jest dosyć miałka i przewidywalna, to na plus należy zaliczyć świetną walkę, oprawę graficzną i wykorzystywanie możliwości pada DualSense. Forbidden West nie jest must play poprzedniego roku, ale jeśli ograliście większość gier z naszej listy, to również w nowe przygody Aloy musicie zagrać. No, who's me? She's my sister. Promise you'll never leave me alone here. Jedyna polska gra w tym zestawieniu, ale za to jaka. Dying Light 2 Stay Human to dobry sequel świetnego Dying Light z 2015 roku. Oczywiście można to opisać jak w naszej recenzji jako słodko-gorzką kontynuację, ale koniec końców to bardzo dobra gra. Bohaterem gry jest Aiden, chcący odnaleźć swoją młodszą siostrę, z którą został rozdzielony w czasie pobytu w klinice, gdzie przeprowadzano na nich eksperymenty. Esencją rozgrywki jest jednak siekanie zombie i parkurowe przemieszczanie się po dachach budynków i ulicach miasta. I to sprawdza się znakomicie. Rozgrywka jest bardzo płynna i ekscytująca, więc jeśli pokochaliście pierwszą część Dying Light, musicie koniecznie zagrać także w dwójkę. Choć przed premierą czwartej odsłony serii Syberia dochodziły do nas niepokojące wieści na temat tego, czym ma być ta gra, a i śmierć autora cyklu w zaawansowanym stadium okresu produkcyjnego nie napawała optymizmem, wszystkie te obawy okazały się bezzasadne. The World Before to godna kontynuacja kultowej serii, która prowadzi akcję od urwanego zakończenia części trzeciej, by spoić cały cykl w godną konkluzję. Nawet jeśli komuś zrodzi się kiedyś w głowie pomysł, by coś jeszcze dopowiedzieć. Nie jest to klasyczna przygodówka point and click, a raczej uwspółcześniona i uproszczona wersja tego gatunku, co wcale nie jest wadą, gdyż Syberia w tej formie wciąż daje ogrom frajdy. Szczególnie przy poznawaniu fabuły opowiadającej o bohaterce poszukującej sensu swojego życia w pogoni za mglistymi wspomnieniami dawnej pianistki. Devolver Digital w tym roku wspiął się na wyżyny i nie jest to jedyna gra ze stajni wydawcy, którą zobaczycie w naszym rankingu. Card Shark to jeden z tych dziwnych tytułów, które nigdy by nie powstał, gdyby nie magia rynku gier niezależnych. To gra karciana, w której sztuką nie jest to, by wygrać z oponentem, ale go umiejętnie oszukać, wpuścić w maliny i oskubać ofiarę do ostatniego grosza. Jako niemy parobek, towarzysz hrabiego będziemy piąć się po drabinie francuskiej śmietanki epoki oświecenia i wychodzić cało z opresji, ucząc się coraz to bardziej misternych sztuczek. Całość sprowadza się do przeplatania procesu nauki i realizacji pomysłowych minigierek wraz z testowaniem własnych umiejętności zapamiętywania liczb i symboli. Brzmi nietypowo? Bo tak właśnie jest, ale to właśnie stanowi o sile Card Shark. W 2022 roku fani kieszonkowych potworków mogli kilka razy poczuć przyspieszone bicie serca.
bo nie tylko Ash Ketchum został mistrzem świata po 25 latach starań, ale wyszły aż dwie odsłony serii Pokémon. My wybraliśmy tę zdecydowanie lepszą, międzygeneracyjną. Legends Arceus to pierwszy krok na drodze do wprowadzenia marki w otwarty świat, choć sam w sobie jeszcze pozostaje w obrębie kilku mniejszych hubów zamiast jednej dużej mapy. Ta część jest prequelem serii, w którym będziemy mogli zwiedzać dobrze znany region Sinnoh, wtedy znany jeszcze jako Hisui, na kilkaset lat przed akcją Diamond and Pearl. Okres zasiedlania półwyspu nie tylko różni się tym, że pokebole są wykonane z drewna, ale też wprowadza kilka niuansów, takich jak pogłębienie strategii walk o szybkie i silne typy ataków, a także możliwość łapania stworków bez potyczek poprzez umiejętne zakradanie się. Warto zagrać i zobaczyć, jak została odświeżona formuła ikonicznego cyklu Nintendo. Triangle Strategy to niezwykła i nietypowa gra SRPG, która przynajmniej w teorii ma przywodzić na myśl klasyki. Jednak w przypadku tej gry postawiono nacisk na fabułę i rozbudowaną intrygę polityczną i to ona odgrywa w tej produkcji pierwsze skrzypce. Rozgrywka jest solidna i dostarcza fanom gatunku sporo dobrej zabawy, jednak pozostaje ona trochę w cieniu opowiadanej historii. Mnie to rozwiązanie przypadło do gustu i wciągnąłem się w perypetie bohaterów i wszystkie mechaniki trzech rywalizujących ze sobą państw. Triangle Strategy to naprawdę wciągająca gra i kolejny mocny tytuł na PC i Nintendo Switch. Kirby jest uroczy, prawda? Ta różowa kulka jest jedną z wielu znaczących postaci w grach Nintendo. Kirby miał swoje anime, mangę, komiksy, pojawiał się gościnnie w seriach Super Smash Bros. Ale najlepsze są gry, w których gra pierwsze skrzypce. Nie inaczej było z Kirby and the Forgotten Land, które zaoferuje wam około 10 godzin świetnej platformówkowej rozgrywki. Wszystko utrzymane jest w kolorowej, trójwymiarowej oprawie graficznej. Jeśli polubiliście Super Mario Odyssey, to Kirby też powinien wam przypaść do gustu. As Dusk Falls to jedna z nielicznych tegorocznych ekskluzywnych gier Microsoftu. Epizodyczna przygodówka charakteryzuje się oryginalną oprawą, w której postacie wyświetlane są w formie slajdów, a otoczeniu towarzyszy płynna animacja. Daje to bardzo fajny efekt, który ciężko jest porównać z czymś, co widzieliśmy w innych produkcjach. Jednak to nie oprawa jest największym atutem gry, lecz dojrzała i wielowątkowa historia o traumie, wybaczeniu i sile rodzinnych więzi. Produkcja Interior Night zapewnia fabularny roller coaster i stawia gracza przed wieloma trudnymi decyzjami, mającymi niekiedy olbrzymi wpływ na losy bohaterów. Pozycja dość niska, ale nie dajcie się zwieść niekompetencji moich kolegów biorących udział w głosowaniu, bo Stray to ścisła czołówka gier roku. Nie dajcie sobie także wmówić, że to indyk roku, bo z produkcji Blue 12 Studio taka gra niezależna jak z koziej dupy trąbka. Słynny tytuł z sierściuchem to jeden z najbardziej imponujących przedstawicieli AA ostatnich lat. Trafiamy do dystopicznej wersji świata, w której schedę po ludzkości przejęły roboty, wcześniej jej służące. My wcielamy się w kota, którego zadaniem jest wydostać się z podziemnego miasta i ocalić roboty. Stray to gra, która zaskakuje pomysłem na rozgrywkę, pięknymi i przemyślanymi projektami lokacji oraz prostym, ale wartościowym przekazem. Zdecydowanie gra warta polecenia i to nie tylko kociarzom. FPS, parkour, karty, visual novel, fabuła pełna popkulturowych odniesień, dziewczyny w stylistyce anime. Panie i panowie, chyba mamy goty. No dobra, przesadziłem. Neon White ląduje na zaszczytnym 10. miejscu naszego zestawienia. Ale nie oznacza to wcale, że wszystkie te wymienione na początku elementy składowe były żartem. Oj nie. Produkcja Angel Matrix w istocie jest przedziwną mieszanką gatunkową. To rogalik zrealizowany w formie pierwszoosobowej strzelanki, w której strzela się za pomocą zdobywanych kart. Na domiar tego skacząc pomiędzy platformami. Brzmi skomplikowanie, ale w ruchu sprawdza się znakomicie. Do tego stopnia, że producentów można posądzić o ADHD. Tak dynamiczny gameplay tu panuje.
A w tle zmagań z własnym skillem i czasem kryje się historia o zabójcy, który wyrwał się z piekła, by odkupić swoje winy i trafić do nieba, wcześniej rywalizując o to z innymi zabójcami. No, chyba nie powiecie, że brzmi mało intrygująco. It's a bit of a fairy tale. So Arthur Fisher, the great director, was casting for his new movie Ambrosio. Immortality to kolejna gra sama Barlow po Her Story i Telling Lies, stworzona w konwencji Full Motion Video. I choć dwie poprzednie gry były całkiem udane, to najnowsza produkcja zdaje się być dla twórcy gatunkowym opus magnum. W grze sklejamy do kupy historię Marie C. Marcel, francuskiej aktorki, która na przestrzeni kilku dekad zagrała w trzech filmach, z których żaden nie doczekał się oficjalnej premiery. Immortality to jednak nie zwykła historia obyczajowa czy kryminalna, ale surrealistyczna jazda bez trzymanki ze świetnymi kreacjami. Jeśli gry FMV zniechęcały was dotąd budżetowością i amatorskim aktorstwem, tak tym razem nic tego nie doświadczycie. Immortality to artystyczne doznanie najwyższej próby. Vampire Survivors opiera się na jednym z tych trywialnych pomysłów, które wciągają człowieka na dziesiątki godzin. Mowa o prostej graficznej produkcji z bardzo podstawową rozgrywką sprowadzającą się do chodzenia po gigantycznych planszach. Nasza postać automatycznie atakuje otaczających wrogów, a my jedynie wybieramy ulepszenia wraz z kolejnymi zdobytymi poziomami bohatera. Ta prosta formuła owocuje jednak niezwykle miodną grą, która wciąga na dziesiątki godzin, czy to gramy na PC, czy też na konsoli Xboxa. High on Life to spora dawka szczelania i elementów platformowych skąpanych w wodospadzie absurdalnego humoru. Największą zaletą produkcji studia Squanch Games jest to, że wymyka się nie tylko współczesnym standardom w produkcji gier, ale także tym obyczajowym. Prosta historia bez głębokiego przesłania i patetycznych wysrywów, półotwarte lokacje, oprawa niedążąca do fotorealizmu, skromny arsenał broni. Tak, to dla wielu może nie brzmieć zbyt zachęcająco, ale w istocie każdy z tych elementów przyczynia się do czerpania większego fanu z gry. Zdecydowanie gra nie dla każdego, podobnie zresztą jak humor Justina Roilanda. Jeśli jednak lubicie Ricka i Mortiego, musicie koniecznie zagrać w High on Life. Nie zawiedziecie się. Xenoblade Chronicles 3 w cudowny sposób bazuje na fabule i mechanice poprzednich części. Gra oferuje nam wspaniałą i poruszającą historię na temat wojny, przeznaczenia i próby polepszenia swoich losów. Nie należy też zapominać o bohaterach, którzy są naprawdę ciekawi, a interakcje między nimi są niezwykle ciepłe i wiarygodne. Rozgrywka to prawdziwe mistrzostwo, a oprawa graficzna wyciska ostatnie soki z konsoli Nintendo Switch. Xenoblade Chronicles 3 to świetna gra i przygoda, która zostaje z nami na znacznie dłużej niż niemały czas rozgrywki. Tytuł studia Monolith to nie tylko mocny atut w katalogu gier Nintendo i gratka dla fanów JRPG, ale także jedna z najlepszych gier wydanych w poprzednim roku. Czasami tylko tak można ochronić bliskich. God of War Ragnarok to sequel na zasadzie więcej tego samego. Nie ma w tym nic złego, bo produkcja z 2018 roku była niezwykle udana. Ragnarok dostarcza świetnej fabuły z ciekawą tematyką i niezwykle dobrze napisanymi postaciami. Do tego solidna rozgrywka z kilkoma fajnymi patentami urozmaicającymi zabawę. Możliwość grania Atreusem była strzałem w dziesiątkę i czyni przygody Boga Wojny jeszcze lepszymi. Niestety produkcja nie uszczegła się kilku mniejszych i większych problemów. Niektóre lokacje i sekcje gry są zbyt rozciągnięte i powtarzamy to samo zbyt wiele razy. Na domiar złego Kratos wydaje się zbyt słaby, przez co ikona PlayStation traci swój status największego twardziela w grach wideo. Jest też kilka pomniejszych problemów, które rzucają się w oczy jedynie przy głębszym drążeniu historii i gameplayu. Mimo wszystko to jednak jedna z najlepszych gier wydanych w poprzednim roku i prawdziwy skarb dla posiadaczy konsol Sony. Zdecydowanie warto zaopatrzyć się w God of War Ragnarok.
O dziwo, Ubisoft pokazał, że kontynuacja świetnej gry może być czymś więcej niż odcinanie kuponów. Mario & Rabbids Sparks of Hope jest jeszcze lepsze od poprzedniczki, oferując rozbudowaną mechanikę turowej strategii, udoskonalając jednocześnie to, co już było dobre. Do tego dorzućcie świetną historię z toną absurdalnego humoru kurlików. Naprawdę niezłe jajca się tam dzieją. Dostajemy też kilka planet, w których nie brakuje różnej aktywności poza samymi walkami. Nie ma w Sparks of Hope konieczności bezmyślnego grindowania. Ubisoft naprawdę. Szapoba. Chcemy więcej takich turówek, chcemy więcej Mario i jego pojebanych kurliczych kolegów. Teraz to mamy przerąbane. Tak, szatańska gra na trzecim miejscu rankingu. To oczywiste, że diabeł się nami interesuje. No ale nic. Oto Cult of the Lamb, tytuł, w którym jako owieczka poprowadzicie własny kult ku chwale przedwiecznego zła. Mroczna i niepokojąca produkcja wyśmiewająca działanie religijnych sekt podana w uroczej oprawie, a przy tym rogalik dla osób, które nie lubią rogali. Oprócz klasycznego dla gatunku przechodzenia lochów, bawimy się tu także w zarządce wioski kultystów. Podczas przeczesywania lokacji zbieramy zasoby, by móc rozwijać osadę, karmić wyznawców i przeprowadzać rytuały w kościele. Dwa z pozoru różne style rozgrywki pasują do siebie idealnie, wzajemnie się uzupełniając, a gra w przeciwieństwie do części innych reprezentantów gatunku ciągle przypomina nam, że czynimy postęp. Jeśli nie boicie się opętania przez demoniczne zwierzęta, zagrajcie. Warto. After all that happened in Guihen, Hugo was always worried that it would start all over again. Gdy w 2019 roku zadebiutowało A Plague Tale Innocence, chyba niewielu recenzentów i graczy spodziewało się hitu na miarę jednej z najlepszych gier roku. 3 lata później twórcy z francuskiego Asobo Studio mogli już jednak odczuwać presję, gdyż oczekiwania względem drugiej części były zdecydowanie większe. A Plague Tale Requiem spełniło jednak je wszystkie z nawiązką. Sequel Szczurzej Apokalipsy okazał się bowiem wręcz wzorcową kontynuacją. Gra jest ładniejsza, większa, fabuła ciekawsza, a rozgrywka bogatsza w mechaniki. Dalsze przygody a misji Hugo poznaje się z wypiekami na twarzy, a każdy kolejny rozdział zaskakuje nas zwrotami akcji i wizualnymi wodotryskami. A Plague Tale Requiem to po prostu rewelacyjna gra. From Software dopracowało do perfekcji swoją formułę zapoczątkowaną przy Kingsfield. Na pierwszy rzut oka Elden Ring to tylko Dark Souls z otwartym światem, jednak ta kolosalna zmiana plus szereg pomniejszych rozwiązań czyni nowy tytuł japońskiego studia epicką przygodą na wiele godzin. Mało która gra wciągnęła mnie tak jak przygody w tym wyniszczonym świecie na skraju upadku. Swoboda, którą daje otwarty świat połączona z masą sekretów, sprawia, że formuła Soulsborne jeszcze nigdy nie była tak przystępna. Dodatkowo to, co napotykamy na drodze, zapada w pamięć na naprawdę długo. Elden Ring to istny majstersztyk. I nie tylko najlepsza gra tego roku, ale także najlepszy tytuł ostatnich lat. To prawdziwa growa perła i pozycja praktycznie obowiązkowa dla każdego fana trudnych, ale niezwykle satysfakcjonujących pozycji. To już wszystko na dziś. Napiszcie nam w komentarzu, jakie waszym zdaniem są najlepsze gry ubiegłego roku. Jeśli podoba wam się materiał, to zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia, cześć!